Ja powiem pokrótce, co mnie cały czas od wielu lat męczyło w poligrafii. Męczyło mnie to, że są trzy drogi, jakie można wybrać. Specjalizacja, walka ceną albo bycie wyjątkowym. Mi bardzo zależało na tym trzecim punkcie. Specjalizacja, jak wiemy, ma swoje dobre cechy. Żeby być numer jeden albo numer dwa w tym, co się robi, to wtedy ma się swój rynek. To jest bardzo ważna rzecz, żeby, tak jak są drukarnie, które się specjalizują w opakowaniach, w książkach, masz swoją rzecz, którą robisz najlepiej. Robisz najlepiej ze wszystkich. I wtedy możesz mieć dużo klientów, mieć odpowiednią cenę i wiesz, że sobie dasz radę. Ale nie wszystkim się to udaje. Niektórzy wybierają drogę numer dwa. Walka ceną. Walka ceną wiadomo, jak się w którym momencie kończy. Zdejmujemy spodnie, żeby... No nie będę kończył. Tak. Tak. Że to, co się dzieje na rynku cały czas. Tu wizytówki za tak... My w akcydensach jak pracujemy, no to tak. Ktoś tam robi za 5 zł. Nagle gdzieś tam oferta za złotówkę. I tak dalej. Wiadomo, że to chodzi o to, żeby przyciągnąć tego klienta. Żeby jakoś zwrócić uwagę. Ale dla mnie nie tędy droga. Po prostu ja wolę nie robić, wolę nie pracować, niż zdejmować spodnie przed klientem. Myślę, że większość z was również o tym myśli. Dla mnie jest ważna wyjątkowość. To, żeby pokazać się temu klientowi od zupełnie innej strony. Jest 7 miliardów ludzi na świecie i nie wszyscy muszą być moimi klientami. Ja chcę znaleźć swoich klientów, którzy będą akceptowali to, co robię, produkt, który robię i taki, jaki jestem, żebym nie musiał się naginać do nich. To, co tutaj widzicie, to są moje zdjęcia profilowe z Facebooka z ostatniego pół roku. Nie do Poznania. To jest ostatnie z zeszłego tygodnia. Ale jak nie chodzi, jak wyglądasz? Dobry fryzor. Ktoś mi napisał, że lepiej wyglądam w makijażu. Powiedziałem, że tak wyglądam na co dzień, a makijaż noszę. Dobrze, idąc dalej. Wyjątkowość. Można wyjątkowość budować na swojej pasji, czyli czymś, czym się fascynujemy. Dla mnie poligrafia jest pasją. Ja siedzę w poligrafii już prawie 30 lat i cały czas ona mnie fascynuje. Pamiętam jak dziś pierwsze moje praktyki, jak jeszcze była drukarnia w Klęsłodrukowa na Okopowej, poszedłem tam pierwszego dnia, to już się skończyła pierwsza zmiana, a ja jeszcze chciałem siedzieć tam powyżej tych 8 godzin, bo mnie fascynowało to. Ja jeszcze kończyłem szkołę na stawkach jako maszynista typograficzny. Ja też tak miałem, tylko u nas płacili setki 50. Dlatego siedziałem. Za co? Ja jeszcze... No, wtedy jeszcze nie pracowałem, uczyłem się, więc to było coś innego. Druga rzecz, rozwiąż czyjś problem. Jeżeli rozwiążesz czyjś problem, to też masz produkt, który możesz sprzedać takim samym osobom, które miały taki problem jak ty. Jeżeli potrafiłeś rozwiązać swój problem, to na pewno jest x ludzi, którym potrafisz ten problem rozwiązać. Czyli to może być twój produkt. Na podstawie tych dwóch punktów możesz stworzyć wyjątkowy produkt. Natomiast co ja dalej robiłem? Szukałem, grzebałem, tworzyłem różnego rodzaju pomysły, badania, jeżdżę po świecie. Słuchajcie, tutaj na dole jest tylko część targów, które odwiedziłem w tym roku. Po kolei. Od targów branżowych, poprzez targi różnego rodzaju mody, fashion, designerstwa. Jeżdżę po całym świecie, po wszystkich kontynentach i szukam tego, co mogę podpatrzeć, przenieść na nasz rynek lub też zastosować. Szukam cały czas takich innowacyjnych pomysłów albo pomysłów, które już dawno są gdzieś na jakimś rynku i można je przystosować u nas. Dlatego każdemu polecam, nie dość, że można zwiedzać świat, poznawać tysiące ludzi, z którymi można wymieniać się swoimi zdaniami, opiniami, to można przy tym jeszcze miło spędzić czas z rodziną, ponieważ ja wszędzie w te miejsca praktycznie zabieram moją małżonkę i łączymy biznes z pracą, czyli business and pleasure.
To jest bardzo ważne, bo jako właściciele firm spędzamy mnóstwo naszego życia w pracy. Więc trzeba nauczyć się łączyć tą pracę z życiem osobistym. Nie da się tego rozdzielić. Niektórzy mówią, trzeba to rozdzielić. Są takie szkoły. Ja nie potrafię, więc nauczyłem się z tym żyć w ten sposób, że łączę moją pasję, moją pracę z życiem rodzinnym. To, co jest ważne, poza tym, że ma się produkt, trzeba się pokazać. To, że teraz są ważne media społecznościowe, to każdy wie. Mamy Facebooka, mamy YouTube'a, mamy Snapchata, mamy mnóstwo platform, na których należy się pokazać. Nie jest wcale łatwo. Mnie nie jest łatwo się nauczyć tego wszystkiego, ale staram się. Tylko tutaj przyszedłem, już puszczałem Snapchaty z konferencji, pokazywałem, słuchajcie, zaczęło się, to jest to, tu krótki filmik, telewizja na żywo, pokazywałem. Więc cały czas trzeba gdzieś być obecnym, bo klienci muszą cię zobaczyć, musisz być widoczny dla swoich klientów, bo inaczej co z tego, że masz świetny produkt, jak nikt o tym nie wie. Musisz stworzyć swoich apostołów, ambasadorów, którzy ten produkt pokażą innym. Bez tego ciężko jest sprzedać, no bez tego można chleb sprzedać, no. Bo chleb potrzebujemy każdego dnia, jest świeży. To jest Rolls-Royce. To jest marka, którą stworzyłem. Co to jest? Niby zwykły notes. Pokazałem go pierwszy raz na targach w lutym na REMie. Prosty produkt. Notes. Notes, ale... Możemy je wypuścić? Tak, zaraz go puszczę. Ale oprawiony w tekturę falistą. 12 kolorów do wyboru. Super elastyczny. Delikatnie kremowy papier w środku, który nie męczy wzroku. Dodana obwoluta. I już jest produkt premium. Pokazałem go. Przychodzili goście z zagranicy i mówili tak. Jest tysiące notesów na rynku. To jest coś nowego. Słuchajcie, jeżeli jesteście w tej branży, to na pewno wiecie, co to jest marka Moleskine. Moleskine wchodzi się do sklepu na lotnisku, wszędzie tam, minimum 60 zł, 90 w zależności od wzoru. Przychodzą do mnie ludzie i mówią, kurde, to taki polski Moleskine. Fajnie, cieszę się, od razu to buduje mój autorytet. Ale przerwę ci, bo właśnie ja też kupiłem to, co mnie urzekło. Nie? To jest akurat czyjś inny, prawda? Banalny, prosty, ale nawet w środku nic nie ma. Czysty notes. Ale właśnie się fajnie wyróżnia, bo w dobrym sklepie, bardzo fajnie zrobiony, tak jak produkt piramidy. Natomiast zaletą tego notesu to jest to, że można go zwijać. Można go zwijać, rzucić sobie w kieszeń. On się z powrotem prostuje, nie niszczy się. To jest zaleta, to jest coś, co urzekło tych klientów. Do tego, słuchajcie, banał. Opaska z uchwytem na ołówek lub długopis. Coś, za co można wziąć dodatkowy pieniądz za gadżet. Kwestia tego, że na przykład można nosić na ręku jako hipsterską ozdobę. Nie ma z tym żadnego problemu. Zacząłem to sprzedawać 2 miesiące temu. Pokazałem to i padły głosy. Świetne, potrzebujemy w linię i w kratkę. Zrobiliśmy w linię i w kratkę. Pokazuję ten produkt na różnego rodzaju właśnie targach designerskich. Organizuję różnego rodzaju promocje. Weź kup 5, dostaniesz kubek w prezencie. Z okazji Konstytucji 3 maja była promocja biało-czerwone rolce sprzedawania. I mnóstwo pomysłów jest w głowie na ten produkt. Nie boję się, że ktoś ukradnie mi sam produkt, ponieważ ja już na 2 lata do przodu wiem, jak chcę rozwijać dalej tą markę. Co z tego, że ktoś skopiuje i będzie robił? Ale ja wiem, że to ma żyć. To jest produkt, który po prostu mnie fascynuje. Ja puszczę go jak najbardziej. Bardzo, że wróci. Ten, który jest tutaj, to ze mną jeździł na drukę, bo potrzebuję personalizować i robiłem próbki na druku, na okładce. W jaki sposób personalizować? I na koniec już tak naprawdę. Produkt
do stworzenia tego produktu wyszedłem w tym momencie od tego punktu, czyli z pasji, z serca. Nie zaczynałem tworzenia produktu, ile muszę na tym zarobić. Jeżeli zrobię świetny produkt, to pieniądze same przyjdą. I dokładnie tak jest. Nie bardzo mogę tu pokazać, bo nie działa mi ten przeglądarka, nie chce się pokazać. Ale to opowiem. Słuchajcie, jest strona założona na Facebooku Rolls Note. W ciągu 2 miesięcy uzyskaliśmy 250 osób, które nas polubiły. Od lutego do kwietnia. Puściłem mały filmik z podziękowaniem za te 250 lajków. Od razu urosło o kolejne 70. W zeszłym tygodniu, w środę, zacząłem akcję. Zaraz wam puszczę filmik, krótki. Na sam koniec. To jest tak. Dla mnie Rolls Note to nie jest produkt. To jest styl życia i w ten sposób chcę pokazywać ten produkt moim klientom. I mówię, nie muszą być wszyscy. Wystarczy, że sprzedam w przyszłym roku 1 000 000. Taki mam cel. 1 000 000 Rollsów w przyszłym roku. Jestem na Instagramie, na Snapchacie, na Facebooku, w wielu różnych platformach. No to może ja dwa słowa powiem, bo ja się cały czas przyglądam temu. Pytanie Jaromir, bardzo proste. Gdzie ostatnio zaproponowałeś, jaką akcję zrobiłeś, jeżeli chodzi o ten produkt? No, zrozumcie, drukarnia. Wiecie, o czym mówimy. Odprowadzisz swój biznes, zupełnie usługowy. Jaka to jest akcja? Dwa słowa, szybciutko. Jest akcja. No, nie pokażę. Nie będzie widać. Nie będzie widać. Słuchajcie, jak wejdziecie na Facebooka, to zobaczcie. Nakręciłem 2 krótkie filmy. Jest akcja 1000 Rollsów. Jeżeli kupisz 1 Rollsa, to ja drugiego oddaję na domy dziecka, świetlice jakieś tam społecznościowe i tak dalej, rodzinne domy dziecka. I w tym momencie byłem w tym, sobota, niedziela byłem w Kaliszu u jednej z firm szkoleniowych. Sprzedało się od razu 250 Rollsów. I te 250 osób zalajkowało, polubiło, że mi w weekend ileś tam kolejnych ambasadorów przybyło, którzy rozpowszechniają tą wiadomość wirusowo i pokazują. Daj opaskę. A możemy tą opaskę zobaczyć? Tak, działa. Oczywiście. Można rozerwać? Zobaczcie, teraz rozerwać. Tak. To jest pierwszy Rolls, jaki powstał. On powstał w lutym, zjeździł ze mną pół świata. Wygląda trochę jak wyrzęty. Natomiast cały czas rozmawiając z wami, mam go w kieszeni. Nie widać tego, a on do tego służy, żeby nosić go przy sobie. Coś, co po prostu ludzie uwielbiają. Bałem się kiedyś, mówię tak, ale on jest taki obciachowy, jak pokazywałem na targach. To przychodzili ludzie i mówią tak, ale właśnie on pokazuje, że on żyje. Że to jest notes, który żyje. Czyli można mieć piękne rzeczy, można mieć rzeczy praktyczne. Czyli można mieć swoich klientów. I nawiązując, 1000 Rollsów. Jeśli ty kupisz 1, ja drugiego oddam. I co się okazało? Że patrzę w niedzielę rano na Allegro, bo sprzedajemy to również przez Allegro. Jedna osoba kupiła 100 Rollsów. I w dodatku w uwagach napisała, oddajcie te moje również 100 Rollsów tym dzieciom. Czyli przez to łączenie charytatywności z zarabianiem pieniędzy, ja nie muszę teraz na tym zarobić. Dla mnie ważne jest też, żeby pomagając innym, ten produkt rozpowszechnił się w jak największą ilość miejsc. Tak, dokładnie. To jest właśnie reklama. Taki mam pomysł na biznes, żeby uciec z tego rynku usług. Nie jestem w stanie się wyspecjalizować na takim poziomie, jakim bym chciał, bo nie mam takiego zastrzyku finansowego, żeby dokupić takich maszyn, jakich bym chciał. Nie mam, nie stać mnie na to. Dlatego muszę znaleźć swoją drogę i myślę, że to jest droga również dla wielu innych osób. Żeby znaleźć swój własny produkt. I wtedy, jak macie swój własny produkt, robicie go z pasją, nie musicie się bać, że ktoś wam go ukradnie. Bo wy wiecie najlepiej, jak wy chcecie go rozwijać. To nie proste. Tyle. Dziękuję. Jeszcze tylko tak dodam, że jak zacząłem sprzedawać ten produkt, to wielu znajomych mnie pytało, pokazywałem go na fejsie, mówią tak, to ty kupiłeś jakąś licencję. Super, naprawdę świetny produkt. Powiedz mi, od kogo kupiłeś? Bo jeszcze tutaj widzieli, że
Na obwolucie jest napisane, stworzono w 1968 roku. Urodziłeś? Tak, urodziłeś. Tak. 15 zł brutto kosztuje. Jest tak, opaska 10 brutto. I powiem wam, że zabroniłem nazywać to zeszyt za 2 zł. Ale sprzedajesz pewną wizję, pewną wykazę. Tak, czyli sprzedaję styl życia.